Witam serdecznie, witam cieplutko plutko moi drodzy, Marianczolo z tej strony. Kłaniam się, zapraszam Was na kolejny film, a co za tym idzie na kolejną przepiękną, a zarazem mam nadzieję pouczającą partię, tam był przecinek, nie wiem czy wyłapaliście. Z roku 1990, która miała miejsce w Nowym Jorku. Miałem zaledwie roczek wówczas, a już pozostawiłem po sobie perełkę. Oczywiście, żartuję, nie ja tutaj grałem, a grał nikt inny jak Roman z Zwili. Izraelski arcymistrz. Natomiast jego rywalem jest nikt inny jak Michał Tal, moi drodzy. Czarodziej z Rygi we własnej osobie, grający tutaj akurat bierkami koloru czarnego. Partia rapid, czyli szachy szybkie. To też miejcie na uwadze. Dobra, siadajcie wygodnie. Kawka, herbatka, yerba, co tam chcecie w dłoń? Już jest sobota, więc możecie nawet zaszaleć, słuchajcie. <laughs> I jedziemy. Wszystko rozpoczęło się od posunięcia D4 <laughs> ze strony Rumana. Na co mamy D5? C4. Co gra czarodziej z Rygi na Gambit Hetmański? Przyjmuje, nie przyjmuje, a nie przyjmuje, wybiera obronę słowiańską. Alternatywa dla posunięcia, moi drodzy, S. jeśli chodzi o nieprzyjmowanie tego gambitu. No i tutaj szybka wymianka. Wariant wymienny, pyk, pyk, dziękuję. Zazwyczaj robi się to jeszcze w towarzystwie skoczków i dopiero później się bije, chociaż bicie od razu też jest trochę teorii, żeby było jasne. I teraz skoczek C3, więc tak naprawdę po skoczy f 6 mamy to samo. Chociaż tal tutaj mówi, jak to tal, No co on mówi? No? Łap tego pionka, bierz go tutaj na 5 jest za darmo. No, za darmo to uczciwa cena, powiedział Roman i zabił. Jest to moi drodzy kondrgambik winawera. Nigdy w życiu nie widziałem tego ustawienia. Wy zapewne też nie. Jaka była idea oddania tego pionka w centrum? No, taka, żeby na pewno skomplikować grę, wybić troszeczkę rywala z przygotowania debiutowego, a co za tym idzie, żeby a, zaserwować tutaj e, tempo. Znaczy zaserwować. No, wymusić na białym ruch skoczki. Kolejny raz, to samo figurą. Skoczek, moi drodzy, 4. Nastąpił szach, het na 5 i teraz jakby się zasłonili. Pytanie do Was. No goniec przychodzi do głowy na D2, <laughs> tylko że po goniec D2 leci pion, bo oczywiście taka była idea, że tego pionka odbijamy po szachu, tylko że tutaj od razu wisi skok, więc mamy jakby kolejne tempo pionka wbitego niczym gwóźdź w dechę i dobrze to stoi, dobrze to wygląda, nie ma napadu skoczek F3 w tym momencie, bo spada ten. Natomiast po skoczek D2 i pobiciu, no bo Tal tutaj będzie chciał odbić pionka. W tym momencie jest ruch skoczek F3. Żeby było jasne. Tylko, że Tal, szczwana bestia, nie odbija tego pionka, nie naraża się na straty, temp, kiedy to biały będzie się rozwijał, co nie. Tylko gra sobie w tym momencie skoczek C6. On tego piona chce odbić być może Hetmanem. A może w ogóle nie chce go odbijać. Nie wiem, to jest szaleniec. Skoczek moi drodzy na F3. Marian czemu nie zgina F3, bo ten mógł też nie mógł jest związany, żeby było jasne. Więc po prostu koniec w 3. <laughs> skoczek z g na e7. Dlaczego tak dziwnie? No, no bo na f6 stałby dziwnie. Co za tym idzie jeszcze? Skoczek na g6 się pojawi i będzie potrójna presja, więc będzie do wyboru, do koloru czym to odbić. Nie? G3. No skoczy g6. Ten pionek prawdopodobnie padnie, nie ma co tutaj go na siłę bronić, więc goniec g2, moi drodzy, i w tym momencie skoczek z g bije na e5. Czemu ten z g? Nie mam zielonego pojęcia. A którym wy byście zabili? Cześć jest spoko, nie? E, No dobra, w każdym razie mamy strzał, skoczek bije i Hetman bije 5. Ten tutaj zostaw sobie elegancko. Tutaj takie struktury troszeczkę e, partii katalońskiej, jakbyście się przyjrzeli. No dobra, mamy proszatkę. Królewskie fianke, to jest gotowe. No powiem szczerze, Roman Ginzisza gra jak młody Bóg. Co prawda zwrócił tego pionka, e, którego sobie pobrał, ale naprawdę dobrze to wygląda. W tym miejscu czarna ruchu, koniec C5 moi drodzy. Wchodzi do gry Najlepszy ruch zresztą w pozycji. Skoczek B3, mamy tempo. Gońc B6. Przypomina mi to troszeczkę wariant. Tarasza we Francuzie, w którym się lubuje. Lubowałem właściwie jakiś czas temu. Koniec F4, Hetman F6. E, co? Co, źle to stoi? Źle to stoi? Zroszowany król. Dwa gońce w grze. Skoczek wyprowadzony, wszystkie lekkie grają, moi drodzy. Hetman sobie patrza, może Hetman D2 zaraz. wierza na C i, 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 i gramy. Biały jest tu, jest tu naprawdę niezły. Wieża C1, logiczny ruch, tal sobie zroszował. No i gdzie te popisy tala, gdzie ta jego magia, czary? Co to? Spokojnie, powolutku. Hetman D2. Silnik twierdzi, że to był niedokładny ruch, ponieważ silnik mówi, że należało już skoczek C5 brać. Już teraz. Już instalować skoczkę na dobrej dobry placówce. Jakby czarny chciał zbić, no to wtedy w wieżę. W Wieże instalujemy na piątce. Hmm, ten ruch pójdzie, ale nieco później. Hetman d połączenie, wiesz, bardzo logiczne, wedle mojej opinii, tym bardziej, że o, wspomagamy ruch goniec G5 chociażby i wieża. E? Tutaj będzie presja później, to Wam podpowiem. I skoczyk C5. Bardzo dobry ruch. Może eksperci, arcybiszczowie, chociaż takich tutaj pewnie nie ma, powiedzą, znaczy są, samozwańczy, to jest ich wielu, w sekcji komentarzy nieraz widać, z całym szacunkiem pozdrawiam serdecznie, e, że może Spóźniony ten skoczek C5, nie? No, dobry ruch jest. I Tal w tym momencie gra Goniec G4. Z presją rzecz jasna na E2. Chce tam się wbić. Podejrzewam, że, że wierzył. Złapać kontrolę nad drugim rzędem. Wstępem na Hetmana. No tak, tylko że Goniec bronił tutaj, nie? Więc jak to? Przecież. No ale to no nie można, bo to. A, i to jest właśnie nasze myślenie amatorów. A, nie, nie mogę. Przestaje liczyć wariant w ogóle w to nie idę. Lepsi zawodnicy sprawdzają. Lepsi zawodnicy sprawdzają. Mówię, sprawdzam. No ale akurat nie sprawdził tutaj. Dzińczy szarżywili, tylko zagrał tak z tempem na Hetmana. Ten ruch to jest blef. To jest blef talowy, typowy. <grym> Dlaczego? Można normalnie wziąć na B7. Postrzale wierzą na E2 wtrącić na c6. Tylko tu trzeba policzyć wariant. Sprawdzić i policzyć. To no policzyć, czytaj sprawdzić, to samo. I okazuje się, że po strzale tutaj, biciu na d2, mamy strzał na f6. No okej, w tym momencie dalej jeszcze mógłby się począstować pionkiem, no ale w tym momencie nadbicie na f7. Król bije f7, benz z szachem. I co się okazuje? Że pozycja jest niezła. Pozycja dla białych jest niezła. Jak to nie? Zauważa? Przecież są bez materiału. Ktoś powie, no dobra, ale to co grasz teraz? No co gram? No szach jest, tak? No to nie wiem, królem pójdę na E6. Tak. Ty pójdziesz królem, a tam leci jeszcze wieża. Nie? Więc tak naprawdę jesteś do tyłu z materiałem bardzo dużo, bo jest plus 3. O tym zapomnieliście. Chodzi o odejście z szachem. Ale to trzeba było policzyć cały lutki wariant i to. Pytanie, czy to akurat w tej redakcji wszystkie ruchy by nastąpiły, nie? No, no, no leniuszki szachowe. Ja mi też się nie chcę liczyć. Gram intuicyjnie, a później wygram, przegram 50-50, znacie to, nie? No i dobra, normalny ruch, skoczek sobie odszedł. Przesłonił tutaj zaatakował Hetmana, no ale niestety, tutaj była szansa, szansa oszukać tala, ale się nie udało. No magia tala zrobiła swoje. Hetman wisi, Hetman g6, moi drodzy, w tym momencie. Eee, no i pytanie. Co tutaj białymi? Nie wiem, czy wiecie, ale Król H1 to jest, u mnie to jest klasyk, nie? To jest zawsze żart, Marianna, już nawet cytują go ludzie nieraz. Marian, Król H1! O, krzyczą na mieście nieraz. W porządku, e, może na koszulkę takie hasło? W każdym razie, to był najlepszy ruch pozycji i nie ściemniam. H3 nastąpiło. H3 jest niedokładne. Jest niedokładne, bo pozwala na <laughs> wygranie pionka. Widzicie? Nie widzicie? No kto broni Skoczka? No kto? No ten. A tego kto broni? No też ten. Aha. okej. Okay. Czyli można zbić. No i ta, oczywiście bije. No, widzi takie rzeczy. Goniec bije Nacisk skok. No dobra. Jak podsumujemy pozycję? No pionek więcej u czarnych. Chociaż u białego paragonców. Pytanie, czy to jest rekompensata za, za, za pionka? No, no nie jest. Tu jeszcze mamy tempo, zresztą zwróćcie uwagę na to, że wisi, więc wieża C2. Najpewniej trzeba zagrać wieża AD. Boom, wszystkie figurki grają. No już już czarny kurczę złapał inicjatywę, nie? Ale to jeszcze nie koniec Czary Mary. Koniec G2. Oczywiście należy nam się jak Psubuda, że tak powiem to tempo. <laughs> Psubuda. ma 6. No jest tutaj presja, no ale w sumie dwa razy bronione, więc. Można lać. Takiego gońca w tych strukturach się zazwyczaj nie oddaje, powiem wam szczerze. I tak, Hetman też patrzy na A2, nie? Więc może byłoby B4 zagrać. Żeby wieża broniła, a być może jakiś B5 zaraz, wiesz. Skoczek odejdzie, to B7 padnie i, i, i w ogóle. I później nawet wstawimy sobie tu gońca. No i są, są, są opcje, nie? B4 było, było the, the, the best. A co nastąpiło tutaj? Tu nastąpiło bicie. I tak jak mówię. no jest jakiś taki pionek od stały, którego można być może atakować, ale to jest ważny goniec. No. Po całej przekątnej strzela jest też obrońcą króla, aż już to ładnie wygląda. A tutaj co? No. Kicha, panie dzieju. Kicha. No strzelił. No to rzeczywiście nie jest jakiś błąd, ale to jest strategicznie niedobre po prostu. No mamy BC rzecz jasna, przecież nie. Hetman, nie? A... No i co? Hetman D3. Poprawiony Hetman zastopował pioneczka. Stoi tutaj zdecydowanie lepiej. <laughs> może będzie miejsce dla, dla wieży. Może jeszcze nie, nie od razu. Ale ten Hetman jest tutaj niezły. Tak bym powiedział. Wieża D5 była topowa. to engine move rzekomo. H6. H6 idą g 5 żeby tego gońca stąd wydupcyć, tak? żeby on tam nie odbierał <laughs> ważnej diagonali. E, no koniec y, będzie zawsze miał też powrót po tej, więc spokojnie. Mamy B4. Prawdopodobnie jakaś ekspansja tymi pionkami. Odchodzimy też, znaczy odchodzimy, e, odchodzimy pionkiem, który odsłania wieże, co za tym idzie, a dwa nie leci. Hetman D5, e, bardzo się podoba znowu wieża D5 silnikowi. Hetman D5, Hetman D5 też jest bardzo logicznym ruchem. W ogóle ta wieża idzie na szóstkę, więc to zrobienie miejsca dla wieży i co tam. No tutaj prawdopodobnie jakiś atak wieża zawsze z szóstki jest, jest mobilniejsza. Dalej oczywiście atakuje tutaj, może zawsze się zdwoić, można zrobić tak zwanego Rooklift. Ta Rooklift to już jest, można atakować po prostu króla, wiesz, Tam mam na myśli. Rozwodzę się dzisiaj nad tym wszystkim jakoś, tak mam ochotę. Dobra, mamy moi drodzy A4. No i G5, tempo na gońca, Goniec sobie odszedł na C1, logiczne szachy. No i wieża E6, o tym mówiłem. Wieża D1 jest to ruch niedokładny, dużo lepsze, że komu była 5, tak? Na 5 go 7 najpewniej. No i no tam coś tu by było atakowane zapewne, wedle mojej opinii. Jak znam Tala, a znamy się po ładnych latach, już o nim trąbie. Natomiast, no tutaj nastąpiło, <laughs> nastąpiło moi drodzy, wieża D1. Tak wrócił do tego momentu. No ja A5. Nie masz A5, ja mam A5. No i dobra, po biciu oczywiście można rozegrać sobie elegancko gońca, już się tutaj nie pozdwajasz nigdzie. Mm, ale tu B5. Okej, okay, no myślał, że to zbije może, nie wiem, dostanie placówkę na B5, wbije gwoździa w dechę, nie wiem, wymieni hetmany, whatever. Eee, przepchał, oczywiście. Przepchał, oczywiście. To jest tak, że ten pionek będzie mógł iść, będzie bardzo niebezpieczny. Będzie bardzo niebezpieczny. To jest wolniak w ogóle. To no, też jest wolnik. No, Okej. Okay. No i tutaj Dżindzi wpada na genialny pomysł. Nie gra ciatrzy. <laughs> nie gra ciatrzy tutaj z presją. Przepchnąć póki co nie można, przypominam. Tylko w tym miejscu gra E3. No bo on wie, że jak będzie bicie, to on sobie wygrywa figurę. No tutaj taki szach, to taki strach. No podważył, nie? No, no logiczne. Tylko to jest bardzo niedobre. Ale Widzi, co się święci. Oczywiście nie bije, to was może zdziwię. Hetman F3 gra, najlepszy ruch. No i pytanie, czy iść tym pierwotnym planem mimo wszystko i bić, czy nie iść? Analitycy, eksperci, szachowi. Mówili o tej partii pewnie wiele fajnych rzeczy, natomiast nie wiem co, bo nie znam żadnego osobiście, nie mam kontaktu. Nie, tak serio to twierdzili, że Hetman F1. Hetman 2 Hetman F1. Normalnie, normalnie Hetman f 2 i na przykład wymianka, nie? wymiankowicze. Jakieś d3, wieża a2. No to taki si, si, silnikowy wariant, to. Czarny wciąż lepszy, no pion, zdrowy pion więcej, tu w tej chwili dwa wolniaki, nie? Więc trochę się tutaj bujasz koniec zaregresowany. E, no ale gramy, nie? W tym miejscu jednak. Gingy Roman. Mówi, ja bije to, nie? No to zbiłeś, chłopie. No i oczywiście, to jest przegrywający ruch. Tylko i wyłącznie wtedy, kiedy znajdziecie kontynuację Czardymii. No bo często jest, a Maria miałaś plus 3, <laughs> czy tam Duda. A, porównuje się do Janka. Andrzeja. <laughs> Rów przegrywa partię. Why? Bo wchodzi uderzenie, moi drodzy. Chwilka dla was. Kawka, herbatka, łyczek. Yy, tu jest, tu będzie zastosowany motyw odciągnięcia obrońcy w forsowny sposób. Kto broni Hetmana? Wieża. Wieża broni też kogo? Czego właściwie? Jedynki. Więc co, szach a, i podwójny atak, a jak zbije, a jak zbije się sierotą, Będz. Jedyny ruch, który daje przewagę, znaczy właściwie zachowuje tę gigantyczną przewagę jest po partii. to jest po grze. Powierza jeden, przypominam szachy szybkie, Szaszwili mówi nie, nie, nie gram dalej. Dlaczego nie gra? No bo tu trzeba to zbić, tu rady nie ma, bicie na d Jestem po Tiu, jestem po tiu. No, no dobra, no to ja się zdwoję na przykład, jak to się powie. Dobra, ty się zdwajaj, a ja biję tutaj. Serio, chcesz to grać dalej? No, pokuszę się o stwierdzenie, że te, te pozycje no nawet ja z szarzwilim bym wygrał. Czarnymi rzeczami. No, też nie wiadomo, znając tutaj. Moje przebłyski talentu. Mm, ale nie talent, a ciężka praca. Ciężka praca. Dobra, moi drodzy. Taka partia. Mam nadzieję, że się podobała. Dajcie znać. No i miłego weekendu życzę. Pozdrawiam serdecznie.